Właśnie siedzę na krawędzi peronowej peronu pierwszego Warszawy Zachodniej, który zostanie oddany do użytku już 9 czerwca razem z peronem drugim i trzecim. Jak wyglądają one chwilę przed oddaniem do użytku na 6 czerwca? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć Wąż i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050. Tak, kolejny dzień, a właściwie ten sam dzień i ponownie Warszawa Zachodnia, ale tym razem nie mówię o linii tramwajowej, tylko mówię oczywiście o tym, co się tutaj dzieje na samej stacji kolejowej Warszawa Zachodnia, która już od najbliższej niedzieli będzie mieć 9 czynnych peronów kolejowych. Co ważne, peron 1, 2 i 3 zostaną oddane do użytku 9 czerwca zgodnie z nową kolejną poprawką, jeżeli chodzi o rozkład jazdy. Również wtedy, w tym samym momencie, zostanie oddany do użytku jeden kolejny nowy peron w Zakopanem, który będę nagrywać najprawdopodobniej we wtorek. Ale dzisiaj na Warszawie Zachodniej Wam pokażę dokładnie, jak to wszystko będzie wyglądać. I proszę bardzo, wchodzimy sobie na peron numer 3, gdzie możemy zobaczyć przyszłe zejście do przejścia podziemnego za pomocą zwykłych schodów, jako dodatkowe wejście na peronach podmiejskich. Następnie widzimy tutaj trzy tory, jeden tor przelotowy, jeszcze nie oddany do użytku, chociaż wiem, że ostatnio tam pociąg się pojawił, ale jeszcze cały czas nie jest wykończony i widzimy już, że faktycznie informacja pasażerska na peronie się pojawia. Tutaj z kolei możemy zobaczyć szyby windowe. Windy będą oddane do użytku trochę później na nowych peronach. Peron 1, 2 i 3 uzyskają oczywiście swoje windy, ale to jeszcze za jakiś czas i o peronie pierwszym to dzisiaj będę więcej mówić, bo peron pierwszy będzie mieć dużo swoich nowości. Jako pierwsza stacja kolejowa WKT-ki, znaczy dla WKT-ki pamiętajcie, że Warszawa Zachodnia to jest przystanek kolejowy de facto, ale tak czy siak to będzie pierwsza stacja przystanek kolejowy, jedyna tego typu dla WKD w całym systemie. Natomiast tutaj wracając do peronu trzeciego, bo tutaj jeszcze oczywiście jesteśmy, możemy to zobaczyć bardzo ładnie przeszklony świetlik. Świetlik jest jeszcze myty, jak widzicie, pięknie on wygląda, aż się mieni. No i oczywiście, jak widzicie, ostatnie prace przy nim są teraz realizowane. Również możemy zobaczyć, że już jest namalowana żółta linia, jeżeli chodzi o krawędź peronu. I też się jeszcze świeci, zresztą na peronie pierwszym, jak tutaj chodziłem, jeszcze była malowana. Tak wygląda przejście podziemne. No, oczywiście przejście podziemne całkiem ładnie wygląda, widać, że jeszcze jest jeszcze dosyć zaawansowanym placem budowy. No i wiadomo, że z przejścia podziemnego nie skorzystamy teraz, 9 czerwca, tylko dopiero na sam koniec roku, czyli jakoś w grudniu. Z tego co widziałem, tam nawet jest jakaś już mniej więcej konkretna data, jeżeli chodzi o grudzień, ale nie będę jeszcze jej przytaczać, bo wiadomo, że to się wszystko może zmienić, natomiast faktycznie w grudniu mają już zostać oddane do użytku wszystkie zejście do przejścia podziemnego i z każdego peronu, z wszystkich 9 peronów będzie można już się dostać do przejścia podziemnego. Aktualnie można dostać się do przejścia tylko łącznie z peronu 9, bo to jest też jedyne wejście na tamten peron. No i tutaj dotrzeliśmy sobie do końca peronu numer 3. Peron 3, 2 są najkrótszymi peronami, jeżeli chodzi o pociągi takie zwykłe, natomiast peron 1 jest najkrótszy, jeżeli chodzi o pociągi WKD. Tutaj z kolei możemy sobie zobaczyć z niska jeszcze peron numer 3. Zwróćcie uwagę na te wypustki dla osób niewidomych. One są zrobione w całości jako jedna płyta, właśnie z tego kamienia na całej długości. To jest zrobione wszystko razem, więc te bolce, które wystają dla osób niewidomych jako miejsce informacyjne i pola uwagi, są faktycznie jedną całością, więc nie mam takiego elementu, że coś może się odszczepić, odkleić. Nie, takiej tutaj możliwości nie ma na Warszawie Zachodniej, więc faktycznie to jest całkiem dobrze zrealizowane. Jak widzicie, gabloty są jeszcze puste, infokioski stoją i są też tutaj wyświetlacze według mnie o wiele bardziej sensowne, czyli informujące, jakie jest opóźnienie aktualnie pociągu, bo doskonale wiemy, że te opóźnienia się pojawiają.
Sam miałem okazję dzisiaj, znaczy wczoraj korzystać z tego, z tej stacji, bo wczoraj nagrywam te filmy i faktycznie również opóźnienia były na stacji kolejowej. Natomiast tak możecie zobaczyć, faktycznie na przejście podziemne jest zaawansowane, ale będzie dopiero oddane do użytku później, natomiast będzie można teraz sobie je ładnie poobserwować, bo tu jak widzimy barierki będą, a właściwie te płoty będą przezroczyste, więc będzie można przez nie sobie popatrzeć. Też właściwie nie są przezroczyste, tylko są po prostu w siatce, więc będzie można dużo, dużo więcej zobaczyć, niekoniecznie korzystając z win. Peron drugi dla pociągów jadących w kierunku Warszawa Śródmieście, jadących od Warszawa Włochy bądź od Warszawa Aleje Jeruzalemskie i też również całkiem ładnie się prezentuje w tym miejscu i również jest już żółta linia jako krawędź peronowa. Drugie wejście do przejścia podziemnego, świetlik też również całkiem ładnie się mieni i zwróćcie uwagę, że tory już są oczywiście całkowicie gotowe, sieć trakcyjna jest też już właściwie całkowicie gotowa i ona jest gotowa na wszystkich tych torach, natomiast są jeszcze realizowane ostatnie prace przez sieciowców, to co można zobaczyć na końcu peronu, zresztą za chwilę tam sobie dacha jeszcze podejdziemy. Co ważne, pytaliście się mnie ostatnio, czy będą właśnie wyświetlacze bliżej z środka samych peronów na Warszawie Zachodniej. Tak jak widzicie, bramki się pojawiają. Będą wyświetlacze za nas obok wejść do przejścia podziemnego. No i oczywiście wiadomo też, że z przejścia podziemnego na każdy peron będą co najmniej dwie pary, znaczy będą dwa ciągi schodów ruchomych. Znając życie, je będą tylko łącznie do góry, może będą też do dołu, ale faktycznie na jedno wejście będzie po jednym ciągu schodów ruchomych. Wyjątkiem jest oczywiście peron WKD, który będzie mieć tylko łącznie jedne schody ruchome, a drugą klatkę będziemy jeszcze trochę przesuniętą dalej w kierunku zachodnim. Tutaj z kolei na peronie drugim oczywiście nic dziwnego, również winda jest jeszcze w trakcie budowy, no i będzie oddana do użytku na przestrzeni najbliższych kolejnych miesięcy, więc jeszcze sobie chwilę poczekamy. Na peronie drugim również jest dodatkowe wejście z przejścia podziemnego, ale za pomocą już zwykłych schodów, bez schodów ruchomych. Znajduje się właśnie w tym miejscu, bardziej po stronie wschodniej peronu i ono jest dokładnie w tym samym miejscu, gdzie na wszystkich pozostałych peronach typu 4, 5, 6, 7 czy 8 znajdują się schody na kładkę. Tutaj na peronie drugim, trzecim i pierwszym na kładkę się wchodzi za wijasem, taką serpentyną, który już mieliśmy okazję korzystać na peronie WKD-ki w ramach różnych organizacji ruchu tymczasowych. Natomiast faktycznie tak będziemy tutaj docelowo wchodzić i schodzić z kładki i przypominam wam, kładka jest docelowym rozwiązaniem ruchu. Kładka pozostaje również po oddaniu do użytku nowego przejścia podziemnego. Więc tutaj cały czas będzie funkcjonować, tam jak widzicie sobie gdzieś są siedziowcy, działają i pracują, no i tutaj też zwróćcie uwagę, że tych ławek trochę jest na peronie, nie jest tak, że ich faktycznie nie ma. Oczywiście mogą być jak zawsze więcej, trochę ich będzie schowanych w przejściu podziemnym, ale tych ławek ogólnie jakoś nie wiadomo jak dużo nie ma na nowych stacjach kolejowych, wiem, ubolewam również nad tym, ale tak niestety są aktualnie projektowane stacje kolejowe i na Warszawie Zachodniej mimo wszystko bym powiedział, że jest całkiem dużo, tylko aktualnie pociągi się zatrzymują właśnie obok kładki, a nie w centralnej części peronu, gdzie tych ławek jest jeszcze więcej. A tutaj mamy serpentynę na peron WKD. I peron WKD-ki jest zupełnie inny, jeżeli chodzi o Warszawę Zachodnią. Trochę wygląda jak zabawka, przez to, że ma niski peron, jak widzicie właśnie w tym miejscu. No i tak, co możemy zobaczyć na peronie WKD? Po pierwsze, pierwszą windę WKD-ki na peron WKD. To jest zupełnie coś, czego jeszcze nigdy wcześniej nie było. Drugie, w tym miejscu będą schody ruchome na peron WKD. Na żaden inny peron WKD-ki nie ma jeszcze aktualnie schodów ruchomych. No i świetlik. Oczywiście wiadomo, że też na żadne inne stacje kolejowej nie ma, czy też w żadnym innym peronie WKD-ki nie ma jeszcze zainstalowanego świetlika. W skrócie, ogólnie peron WKD-ki jest właściwie ewenementem, jeżeli chodzi o całą skalę WKD-ki. Po pierwsze mamy windę, po drugie mamy schody ruchome, po trzecie jest świetlik, a po czwarte jest zadaszenie nad całym peronem, nie będące w wykopie. Więc faktycznie dosyć dużo tutaj jest nowości, dosyć dużo barierów, jeżeli chodzi o ten peron, ale cały czas nie będzie jeszcze w pełni oddane do użytku, bo pociągi będą z niego korzystać tylko łącznie z jednej krawędzi peronowej, dzięki czemu pociągi będą jeździć w dwóch torach, znaczy po dwóch torach będą jeździć, ale po jednym, znaczy będą jeździć po jednym torze wahadłowo. Tak to będzie wyglądać, a mniej więcej w połowie sierpnia ma zostać oddany do użytku również drugi tor, tak, takie informacje dostaliśmy od PKP PLK podczas ostatniej konferencji prasowej, więc no trochę będziemy jeszcze tutaj poczekać, ale już najważniejsze jest to, że pociągi faktycznie WKD-ki pojadą dalej za Redutę Ordona, nie skończą trasy na zachodniej, tylko pojadą prosto do Warszawa Śródmieście WKD, przez wakacje tak jest trochę mniejszy ruch, więc nie powinno być aż tak źle. Ale miejmy nadzieję, że już na spokojnie od września wszystkie pociągi WKD-ki będą jeździć normalnie po dwóch torach z normalną częstotliwością co 10 minut. Nie tak jak to miało miejsce jeszcze wcześniej, kiedy były realizowane prace do Grudziska Mazowieckiego i w końcu WKD-ka wróci na swoje normalne tory z normalną częstotliwością i z normalnym funkcjonowaniem. Co innego, WKD-ka też realizuje jeszcze inną inwestycję. Znaczy, ogólnie tutaj WKD-ka, jeżeli chodzi o zachodnią, to jaki jest zakres inwestycji i podziału finansów jest właściwie niewiadomo i tego wam nie powiem. Ale jakoś się dzielą tą inwestycją.
pamiętajcie, że tory WKT-ki są całkowicie w tory nie przebudowane w ramach tej inwestycji. A peron, no to peron jest realizowany i czy peron jest WKT-ki czy PL-ki, tego wam w tym momencie nie powiem. Natomiast WKT-ka aktualnie również realizuje jeszcze inną inwestycję, a mianowicie przebudowa przystanku kolejowego WKD Reguły. Tam prace, z tego co wiem, już się dzieją, a przynajmniej powinny już się dziać i film na temat tej inwestycji przygotowałem, ale jeszcze go nie zmontowałem, nie opublikowałem, bo czekam, aż się spoczę jakieś większe prace tam w terenie. Czy już coś się dzieje? Tego nie wiem, bo w sumie nikt nic po tym na ten temat zbytnio ostatnio nie pisał. Tymczasem tak wygląda przejście podziemnych, które powstaje tutaj dalej, bliżej Alei Zońskich. No i co ważne, to przejście podziemne jest podzielone na dwie części. Poziom minus 1, czyli przejście podziemne, i poziom minus 2, czyli ta część będzie ciekawa, z przystankiem tramwajowym. O przystanku tramwajowym i ogólnie o tramwaju na Warszawę Zachodnią mówiłem więcej w filmie, który już się pojawił dzisiaj w nocy około godziny pierwszej, więc jeżeli chcecie zobaczyć więcej tego typu informacji na temat tej inwestycji, możecie sobie zobaczyć to w karcie i w linku w opisie macie film do tego, znaczy macie link do tego filmu, bo faktycznie tam się trochę działo rzeczy. No i nie będę ukrywać, że to jest dobra nowina, że faktycznie rozpoczęły się pierwsze prace przy budowie właśnie tramwaju do Warszawy Zachodniej. Jest to tam trochę podzielone, poetapowane. Pamiętajcie, że tramwaj na Zachodniej powstaje przez dwóch wykonawców. Jeden wykonawca, czyli Budimex, który mnie wpuścił tutaj na plac budowy, za co jak zawsze bardzo serdecznie dziękuję, realizuje kubaturową część, czyli po prostu buduje sam tunel, a następnie wchodzi drugi wykonawca, który go urządza. Stawia tam tory, sieć trakcyjną i tak dalej. Z tym, że ten drugi wykonawca to robi tylko łącznie do peronu pierwszego WKD. Na dalszym odcinku, czyli od peronu pierwszego do peronu ósmego, będzie pusty tunel i do peronu dziewiątego w przyszłości tramwaje chcą wybudować do 2027-2028 roku w ramach przedłużenia inwestycji z wykonawcą, który będzie wykańczać te tunele, ale zobaczymy, czy im się to uda dogadać w formie aneksu. Na razie tylko łącznie tramwaj mówią, że chciałyby, szkoda tylko łącznie, że o tym dopiero teraz pomyślała, nie trochę wcześniej. Tymczasem w tym miejscu zobaczymy, możemy zobaczyć ładnie te świetliki, ładnie te wszystkie wejścia do przejścia podziemnego, które się tutaj prezentują. No i odpowiadając na wasze pytanie, czy peron WKT-ki faktycznie ma krótszy daszek, jeżeli chodzi o zadaszenie i że będzie wiać, no to na pewno będzie wiać, bo możemy to zobaczyć przy peronie 9. Znaczy przy peronie 8, że wieje przy tym dużym dachu od boku. Czy będzie padać? Tego nie wiem, bo jeszcze miałem okazję z niego korzystać. Natomiast no, tak to wygląda, jeżeli chodzi o całość tej stacji, jeżeli chodzi o ten duży dach. Natomiast peron WKT-ki jeszcze ma jedną rzecz, której nie mogliście nie zobaczyć. A mianowicie to, że peron jest sam krótszy od zadaszenia. Zadaszenie z jednej i z drugiej strony wystaje poza długość w krawędzi peronowej. A peron jest tej samej długości, co WKD aktualnie planuje sobie wydłużyć wszystkie stacje swoje w ramach swojego systemu. A poza tym, no to nie ma sensu wydłużyć tych peronów, więc również tutaj peron WKT-ki jest trochę krótszy niż samo wielkie zadaszenie. Co dosyć ciekawe to wygląda i komicznie, gdzie dach przykrywa tylko łącznie sam tłuczeń. A tutaj z kolei rozpoczęły się pierwsze prace przy grodzeniu budowy tramwaju do Warszawy Zachodniej. Tymczasem czas na informacje ode mnie. Podobają Ci się moje filmy z Warszawy Zachodniej? Jeśli tak, możesz zostać patronem Avizynosza. Patronite ukośnika Avizynosz. Ty zobaczysz niektóre filmy przedpremierowo i za kulisami, a ja będę mógł nagrywać te filmy dalej, również z live'ami z Warszawy Zachodniej. Najbliższy live będzie 9 czerwca z okazji oddania do użytku nowych peronów. Rano, przed 10 minut przed odjazdem pierwszego pociągu, rozpoczniesz live. Link do niego macie w opisie, do przypomnienia. No i oczywiście później będzie zapis też całego tego wydarzenia, kiedy wszystkie perony na Warszawie Zachodniej będą już ponownie przejezdne, ale wszystkie będą nowe, czyli oddanie do użytku peronów 1, 2 i 3. Do zobaczenia i wracamy do podsumowania filmu. Tymczasem tym było tyle z tego materiału. Jeśli taki film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jak zawsze również zachęcam do zostania patronami. No i co ja mogę powiedzieć, kolejny film z Warszawy Zachodniej pojawi się jeszcze w tym miesiącu i będzie ich kilka. Po pierwsze będzie ten live'ik, a po drugie będzie jeden pełen film już faktycznie z Warszawy Zachodniej, bardziej bliżej końca miesiąca niż teraz, gdzie faktycznie zobaczymy sobie wszystko. I torowisko, jak wygląda już nowe funkcjonalne, i jak wyglądają nowe perony już, które będą oddane do użytku, i co się dzieje jeszcze przy ulicy Tunelowej, i co się dzieje przy Alejach Jozoimskich, to wszystko w kolejnym filmie, a ja będę cały czas wchodzić na plac budowy na przestrzeni najbliższych kolejnych miesięcy, aż do zakończenia całej inwestycji. Niezależnie od tego, kiedy się zakończy, ja zamierzam tę inwestycję nagrywać, jak zawsze, do samego końca, później będziemy czekać na wschodnią, która może jednak trochę szybciej będzie budowana, ale zobaczymy. Cześć!